Pani Anita? Tak, zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj jest moje zdjęcie. Dostał pan moje CV? Tak, dostałem. Dostałem. Napisała pani, że gra w różnych lubelskich teatrach. Tak, w lubelskich, w warszawskich, też we Wrocławiu. I modelingiem się zajmuję. A no, z taką buzią to tylko na billboardy. Tak. To jak z tą rolą? Czy reżyser podjął już decyzję? No tak. No niestety podjął, ale... ale proszę nie martwić. Ja się panią zaopiekuję. Słucham? Nie, to ja chyba podziękuję. Ale niech pani nie idzie. Ja mam kontakty w tamtym środowisku i wiem, że pani nie pracuje w żadnym z lubelskich teatrów, ani warszawskich teatrów. Nie, ja pracowałam, ale później mnie zwolnili i... Ale nie, spokojnie. Ja pani nie zdradzę. Mam propozycję. Proszę się stawić jutro o 18:00 na miejscu. No. To do zobaczenia. Halo. No? No co tam? Dobrze, tak, wszystko dobrze jest. No nawet zdjęcia próbne miałam dzisiaj. Ale nie podjął jeszcze decyzji, ale czekamy. Jakby póki co wszystko idzie zgodnie z planem. No. Tak. Dobra. No. Dobra, ja już mamą muszę kończyć. No, hejka. Thank you.
Ale przecież nic nie mówiłem. When I came over to your house, I dreamt that I was bleeding out, and I woke with you inside of my mouth, and questions of the why and how again. Nie. Niech pan to da komuś innemu. Czy ja wyglądam na dzieciaka? Czy ja wyglądam na faceta? Ojej, nie wiedziałem. Nie widać w makijażu? Nie no, teraz to widać, tak. Żartowałam. Wiem, że nie widać. Wcześniej cię to nie widziałem. A, zazwyczaj stoję z gitarą. Anita? Kacper. Faktycznie. Widziałem cię. Nie widziałeś. Zazwyczaj ludzie mnie nie zauważają. A co się pani stało? A, wiesz, to był taki zły czarodziej i on mnie próbował porwać. O, aktorką jesteś. A gdzie grasz? Póki co, to w tej bramie. I wtedy się pani skaleczyła? Mhm. Nawet mam jakieś zdjęcia próbne dzisiaj. Ale pewnie i tak nie pójdę. Dlaczego? Bad vibes. Kinda sketchy. Ale na szczęście uciekłam z Piotrusiem. Do Nibelandii. I miałam mieć takie warsztaty z dzieciakami też. Ale nie ma kto porobić fotek. Jakiejś znajomy? Nie możesz kogoś wziąć? Z tym to będzie ciężko. Bo jestem nowa. Nowa w mieście. A może ja? A tak naprawdę co się stało? Tak naprawdę to czasem by się chciało zostać w tej Nibelandii. Ja umiem chyba tylko węża zrobić. Oj, nie, no to wiesz, tak trochę inaczej trzeba, wiesz? No ale jak? Wiesz, taki balonik, to może mieć kształt, jaki tylko mu nadasz, nie? To może być żyrafa, jakaś szabla piracka, piesek. O ile nie pęknie. O ile nie pęknie. To co? Też chcesz mieć pomalowaną twarz? Nie. Oj, dawaj. Co ty? No dawaj, chodź. Nie. Ej, zrobię ci ładnie. Och. Ładnie zrobię. Staram się. Mocny ten twój klej. No. Słowo mi się skończył. A co? Nie schodzi? Nie. Czy tak ci się nie podoba moja sztuka? Oj, weź, Anita, no. Daj spokój. Jak dla mnie, to urocze wyglądasz. Chcesz? No nie mogę palić. Oj, dawaj. Gram, jak będę biegał? Kondycja mi siądzie, no. No to nie będziesz biegać. No jak nie będę? No. Oj, no dobra, daj, daj, no. Jezu. Chodźmy. Nie, ty się nie nadajesz do palenia. Chodźmy lepiej coś zjeść. Dobra. O, cześć. Dzisiaj bez chłopaków? Bez. Co podać? To co, może tarta? No okej. Czy dasz mi myślę?
Może coś do picia? Piwo? Piwo. Dobra. Proszę. Lubisz piwo z sokiem? Nie, to dla ciebie. To co tam trenujesz? A jak myślisz? Patrząc po twojej zażyłości z barmanem, po twoim imieniu... Ale że co, że jak Kacper to od razu musi grać w gałę, tak? No w gałę, albo w jakiś inny sport, w którym 11 sposobnych facetów gania za piłką. Tak. Nawet byłem kapitanem, ale niestety kontuzja przekreśliła moje marzenia. Moje nie potrzebowały nawet kontuzji. Mówiłaś, że jesteś tu nowa. Długo tu mieszkasz? Nie cały miesiąc. Ale to co, nic nie wyszło z tych castingów? Oj, szkoda gadać. No, ale dzisiaj fajnie zagrałaś. Dzieciaki miały niezłą frajdę. Dobrze, że chociaż one. No, trzeba też się trochę poćwiczyć. Ej, zobaczcie, kogo my tu mamy. Jest i Kacper. Siema, stary. Siema. Siema. A, to już wiem, dlaczego cię nie ma na treningach. Spnęł na ciebie magiczny pyłek? Chyba, że to ty o czymś obsypałeś. Nie. Myślisz, że jesteś taki zabawny? Czekaj. Nasze gwiazdy zamiast trenować, boi się malować. To nie był mój pomysł. Ale widzę, że ci się spodobało. A twoja koleżanka, prawdziwa artystka. Nic ci do tego. Myślałam, że prawdziwe artystki nie wyglądają jak prostytutki.